Słuchajcie, no w zasadzie możemy powiedzieć, że już mamy sezon wyjazdowy, no bo tak, majówka, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to są takie miesiące, kiedy jeździmy na wakacje. No i co? No i za chwilę się zacznie, paragony grozy, to kosztuje tyle, tamto kosztuje tyle. Tego nie unikniemy, dlatego że mamy inflację. Dlatego dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak się robi gofry. Takie prawdziwe, puszyste, jak na Monciaku, jak po prostu w nadmorskim kurorcie, chrupiące, wypieczone i w dodatku za grosze. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak, ale tutaj wrzuciłam mrożone truskawki. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy kręcimy ten materiał, ten odcinek, truskawki są jeszcze na tyle drogie, że naprawdę nie warto kupować ich jeszcze. No i w dodatku są niesmaczne, półzielone, jadą z daleka. Poczekajmy na te prawdziwe truskawki, będzie dużo smaczniej i dużo taniej, a póki co możemy wykorzystać te zmrożonki. Dobrze, włączamy kuchenkę. I zagotowujemy, podgotowujemy truskawki, potem leciutko je rozdrobnimy, niech one sobie tutaj będą. Możemy dodać do nich odrobinę cukru, ale tak naprawdę niedużo. One za chwileczkę puszczą sok. Muszę sobie wziąć tutaj moich pomocników, takie piękne, najróżniejsze sprzęty. O, na przykład patrzcie, pędzel kulinarny, jaki ładny. I to w dodatku wykończony drewnem. Mamy tutaj najróżniejsze szpatułki. O, i szczypce, które uwielbiam też w kuchni. No i wszystkie tego typu sprzęty kuchenne, które pozwolą Wam lepiej i fajniej, i milej, i przyjemniej gotować, możecie kupić na stronie sklepgalicja.pl. Dobrze, truskawki nam się tutaj już robią. Zamieszamy je lekko. Nie to. Już puszczają sok, już zaczynają być lekko miękkie i pachną. Otóż truskawki mrożone są w najlepszym możliwym momencie, czyli wtedy, kiedy są dojrzałe, kiedy są zerwane prosto z pola, więc mają bardzo dużo wartości odżywczych. No i do tych truskawek mrożonych nie można niczego dodawać. Czyli w sumie są to truskawki po prostu 100%. Dobrze, ale żeby zrobić gofry, to trzeba mieć przede wszystkim dobry sprzęt. Taki sprzęt ma firma MPM. Zobaczcie, to jest gofrownica. Uwierzcie mi, jak podarowałam ją mojej koleżance, która ma dwójkę małych dzieci, dwie małe dziewczynki, to do tej pory te dziewczynki i ta mama składają mi dziękczynne pokłony za to, że taką gofrownicę im podarowałam. Otóż spójrzcie uważnie, ta gofrownica ma bardzo głębokie rowki, to jest niesłychanie ważne. Dlatego jeśli pieczemy gofra, on będzie chrupiący, będzie równo wypieczony dzięki właśnie tym niestandardowym rowkom. Druga rzecz przy kupowaniu gofrownicy to jest moc. Ta gofrownica ma aż 1400 watów. I trzecia rzecz, słuchajcie, to jest powłoka nieprzewieralna. To znaczy rzeczywiście i łatwiej się taką gofrownicę myje, i łatwiej się z niej korzysta, i wszystko idzie znacznie szybciej, bo nie trzeba stać, nie trzeba szorować do czystości tych wszystkich powłok. No dobra, to ja włączyłam właśnie gofrownicę, reguluję sobie temperaturę, ponieważ wszyscy tutaj już czekają na te gofry od rana, więc zasuwam na temperaturze najwyższej, ale żeby zrobić gofry, nie wystarczy mieć dobry sprzęt, trzeba jeszcze mieć dobry przepis i ja taki przepis mam, bo jest to przepis sprawdzony, dołożony właśnie do tej gofrownicy, która nazywa się MGO13. Można to łatwo zapamiętać, mega gofry, MGO13. No i tak, tutaj jest przepis na 16 sztuk i taki przepis zrobimy i wszystkie te gofry zjemy i zjedzą wszystkie nasze rodziny. Dobra, mamy tak. 3 szklanki mąki, 4 jajka, 1/4 łyżeczki soli, pół szklanki cukru, 1¾ szklanki wody gazowanej, pół szklanki oleju, łyżeczka proszku do pieczenia. To wszystko będzie, znajdzie się ten przepis pod dzisiejszym wideo. I teraz tak, oddzielamy żółtko od białek. Ja tutaj mam 4 białka, niech się nie wyleją, niech się nie wyleją. Wrzucam je do termorobota, jeszcze go odpalę, żeby nam działał. Zakładam motylek. Oczywiście możemy też białka ubić jakimkolwiek innym mikserem, ale
iCook powoduje to, że co robimy? Uwalniamy ręce. I teraz włączamy na ustawienia własne i prędkość 4. I włączamy. I teraz białka powinny być schłodzone. Dodam do tych białek jeszcze szczyptę soli. Wtedy lepiej się ubiją. To będzie sobie pracowało przez 4 minuty. W tym czasie zajrzę do truskawek. One są już prawie dobre. Możemy do takich truskawek dodać również odrobinę mąki ziemniaczanej, po to, żeby powstał nam taki swego rodzaju kisiel, ale mi się nie chce tego robić. Ja lubię takie truskawki, jakie są, i tak będą pyszne, więc to wyłączam i zostawiam do wystudzenia. Tutaj nic się z tymi truskawkami nie stanie. No i zabieram się za dalszą część przepisu. Potrzebuję aż 3 szklanki mąki. Dobra. Mąkę wybieram pszenną luksusową. To jest, zobaczcie tutaj, typ 550, czyli mąka biała, ale jednak ma troszeczkę więcej tak zwanego popiołu, czyli składników mineralnych, niż ta typ 450. 3 szklanki. Raz. Przesiewam, wtedy gofry będą bardziej puszyste. Oczywiście możemy zrobić połowę porcji, możemy zrobić 1/4 porcji, jak kto sobie życzy. Napowietrzamy w tej chwili mąkę. Dobra, druga. I trzecia. To jest naprawdę taka ogromna porcja, czyli już widzę oczami wyobraźni mnie, moje dzieci i grupę naszych przyjaciół, kiedy bierzemy taką gofrownicę na wakacje i wieczorem czy po południu na podwieczorek rypiemy gofry. 16 sztuk, 32 sztuki, ile wlezie. Gofrów nigdy dość. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. I jeśli chodzi o wakacje i dzień dziecka. Dobra. I dalej. Mąkę mieszamy z odrobiną soli. No, nie za dużo. Oraz w przepisie jest łyżeczka proszku do pieczenia. To wszystko razem mieszamy. Może lepiej szpatułką, żeby tak było elegancko. O. Rózgą pomieszamy, żeby wszystkie składniki się połączyły. Jak tam nasze białka? O, już się zrobiły. Białka są już zrobione. Właśnie. Wszystko też zależy od tego, czy te białka były z takich dużych jajek, czy z małych. Te akurat były mniejsze. Czy na przykład były bardziej schłodzone, czy mniej schłodzone. Możemy pokazać, jak się nam pięknie ta piana ubiła. I teraz tę pianę musimy odłożyć do innego naczynia. Ja nie wiem jak wy, ale ja zawsze robię jakiś potworny bałagan w kuchni, jak gotuję. I teraz białka przekładamy za pomocą szpatułki do osobnej miski. Wykorzystamy je jeszcze oczywiście. O. Dobrze, i teraz zakładamy z powrotem dzbanek, wrzucamy 4 żółtka. O. Do tego dosypujemy 0,5 szklanki cukru. Miksujemy, więc ja bym poszła. No dobra, niech będą te ustawienia własne, 4. Robi się piękny kogiel-mogiel, a ja w tym czasie sprawdzam, co jeszcze powinnam dodać do przepisu, bo tutaj mam cały czas ściągawkę, zobaczcie. Nie muszę znać tego na pamięć, można to sobie zafoliować, można sobie przykleić z tyłu do gofrownicy, też będzie dobrze. Dodajemy olej i wodę, czyli oleju mamy 0,5 szklanki oleju.
Powolutku sobie tutaj wlewam. Specjalnie założyłam taką pokrywkę, żeby po prostu można było tutaj dolewać różne rzeczy. I jeszcze teraz jedna szklanka i 3/4 szklanki wody gazowanej. Ja nie wiem, czy pamiętacie. O, to jest dobry moment. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale mam wodę gazowaną prosto z kranu. To jest rzeczywiście bardzo fajny wynalazek. Zobaczcie, wystarczy nacisnąć tutaj i leci woda gazowana. Zrobię taką mocno gazowaną. Ha, idealnie, udało mi się, cała szklanka. I cała szklanka ląduje w ajkuku. I jeszcze 3/4 szklanki. No i proszę bardzo, idealnie. Taka woda gazowana prosto z kranu jest naprawdę super. Tutaj pod spodem są filtry, które zarówno filtrują wodę, jak też powodują, że ma ona bąbelki albo takie bardzo intensywne, albo bąbelki łagodniejsze. Super rzecz. Dobrze. I jeszcze raz ponownie to wszystko razem mieszam. O. Tak. Odkładam, zrobię tu trochę porządku, bo zaraz mama na mnie nakrzyczy, że znowu nabałaganiłam w kuchni. I popatrzę, co dalej. Ok, zrobiło się. I teraz dokładamy składniki suche. Wszystkie składniki już się wymieszały. Gofrownica zaczyna lekko strzelać i pachnieć, więc daje znak, że jest gotowa. Ja wlewam odrobinę oleju na dno. Biorę pędzel kulinarny i troszeczkę pomaluję w środku gofrownicy, ale tak odrobinkę. Do tych składników dodaję teraz białka, ale już nie używam ajkuka, tylko bardzo delikatnie wymieszam je szpatułką, żeby jeszcze bardziej gofry napowietrzyć. No i muszę rozejrzeć się, ach, za jakąś, mogę tutaj pokazać, jak to ładnie się razem miesza. Jeszcze napowietrzam. I zaraz będę nalewać do gofrownicy. O, tak, już. Wspaniale, prawie gotowe. No i jedziemy. Nie za dużo, nie za mało. Patrzymy bardzo dokładnie. Ta gofrownica już jest bardzo gorąca, ona ma bardzo wysoką moc. Naprawdę, jeśli chodzi o gofrownicę na rynku, to jest dosyć dużo, 1400 watów. I zamykamy. I czekamy. To może ja posprzątam w tym czasie. Słuchajcie, gofry kolejne parują, ale ja tutaj już mam dwa gotowe, więc wystarczy je, o, tak przeciąć ręcznie i nakładamy na to bitą śmietanę. Ubiłam ją w ajkuku, można ubić oczywiście mikserem. Ja dodałam odrobinę cukru waniliowego, więc nakładam na gofra śmietanę. Tak troszeczkę. Ha! Już tutaj widzę, jak wszystkim, całej ekipie język właśnie w tej chwili wypadł z buzi i wisi gdzieś w okolicach kolan. No i do tego truskawki. Proszę bardzo, pamiętajmy, że jeśli truskawki będą w sezonie świeże, będą dużo tańsze, wtedy również możemy z nich korzystać. No i tak wyglądają gofry. Dodam jeszcze do nich oczywiście, jak to do słodyczy, odrobinę mięty. I muszę powiedzieć tak, nie wiem, czy wiecie, ile taki prawdziwy gofr z prawdziwymi jajkami, z prawdziwymi truskawkami. Oczywiście korzystamy z tych truskawek, no takich, zaraz będzie sezon, więc będą dużo tańsze. Ile to, co w tej chwili kładę
na talerzu za sztukę kosztuje? Jak myślicie? Otóż taki oto przepiękny gofr z truskawkami, z bitą śmietaną prawdziwą, nie z proszku, kosztuje, uwaga, uwaga, złotych 90 za same składniki. Więc jeśli idziemy na deptak, nad morze i kupujemy gofra, pewnie w tym roku będzie kosztował i 20, i 25 zł może nawet, to pamiętajmy, że wystarczy zabrać na wakacje gofrownicę i robić sobie takie gofry samemu w domu. Na zdrowie! To był kanał Ekobasecka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie takie pyszne gofry przygotujcie. One są niesamowite, są chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku. Podzielę się z Wami, podzielę.